Witamy bardzo serdecznie z tej strony Polki przy kawie, Ewa Rzeźniewska. Ewa Stasinowska, dzień dobry. Dzisiaj Państwa witamy w naszym 30. już odcinku, dlatego... Witamy bardzo serdecznie z tej strony Polki przy kawie, Ewa Rzeźniewska. Ewa Stasinowska, dzień dobry. Witamy w odcinku 44. Tutaj się pochwalę, dostałam różę od Ewy też na 44. urodziny, czyli mamy 44, tutaj nam dzisiaj króluje. Będziemy mówić dzisiaj na temat, który poruszałyśmy już wielokrotnie, a zaczęłyśmy ten temat tak właściwie 3 lata temu, prawda? Mhm. Czyli temat Jeugthzorg i temat odbierania dzieci. Zanim jednak przejdziemy do naszego tematu, to zachęcam Państwa do wspierania Fundacji Pols Media. Podajemy tutaj na dole numer konta. Prosimy o wsparcie, jeżeli podobają się Państwu nasze programy. Prosimy również o subskrypcję kanału Pols Media i oczywiście o łapki w górę, jeżeli podobają się Państwu nasze programy. Zapraszamy do wpłat na Fundację Pols Media, bo bez Waszych pieniążków po prostu będziemy musiały zamknąć interes. Ale dobrze, przechodzimy do naszego materiału. Ewa, przez te 3 lata zdobyłaś bardzo duże doświadczenie, prawda? Przez to, że pomagałaś rodzinom i uczestniczysz w rozprawach sądowych. Jesteś w takich miejscach, gdzie na przykład nie może być czasami konsul, prawda? Wtedy pojawiasz się ty. Powiedz, przez te 3 lata, co się zmieniło od tego, co mówiłyśmy? Przede wszystkim, tak jak powiedziałaś, moja wiedza na temat tej instytucji, czyli Jeugthzorg, czyli opieka nad dziećmi i małoletnimi, to w ogóle jest nazwa fałszywa, bo to nie jest Zorg, czyli opieka, tylko po prostu znęcanie się nad instytucja niszcząca rodziny i dzieci. Kiedy 3 lata temu ten temat zaczynałyśmy, rozmawiałyśmy, podawałyśmy instrukcje, informacje, które wtedy miałyśmy. Tak. Przez to, że działam również w grupie facebookowej Holandia Stop odbieraniu naszych dzieci, którą też mniej więcej 3 lata temu założył Irek Stankiewicz. Jesteśmy razem z nim administratorami tej grupy. I tam właśnie też zamieszczam informacje, które w trakcie mojej pracy, tej 3-letniej pracy i kontaktach z rodzinami, z rodzicami, którym bardzo dziękuję za zaufanie, za to, że zwrócili się do mnie ze swoimi problemami, bo dzięki temu ja, pilotując jakby ich, zdobyłam właśnie tę wiedzę, którą mam w tej chwili. Ja występuję jako właśnie jako takie wsparcie rodziców, jako mąż zaufania rodziców, ale również jako taki międzykulturowy mediator, tłumaczący Holendrom, jaka jest różnica między wychowaniem dzieci w Polsce a w Holandii. Mianowałam siebie tym, no też z racji swojego wykształcenia, bo jestem etnologiem, czyli badaczem kultur, pomyślałam sobie, to jest potrzebne, tego nie ma. To, co powiedziałaś, że jestem w miejscach, gdzie nie dopuszczają nawet konsula. Rzeczywiście, ostatnio był taki wypadek i to w ogóle było bardzo miłe zaskoczenie, że wicekonsul Jaworski z ambasady polskiej w Hadze zainteresował się sprawą rodziny Adama, o której bardzo być może wielu z Państwa już słyszało, bo na Facebooku była o tym, była głośna sprawa, zresztą do tej pory aktualna. Chłopiec, którego rodzice wyjechali do Polski, bojąc się o przyszłość swoich małych dzieci, to dziecko zostało tutaj i właściwie jest więzione przez organizację Jeugthzorg. Konsul Jaworski zwrócił się do tej organizacji, również do Rady Ochrony Dzieci, o to, żeby przedstawiono mu argumenty, dlaczego to dziecko tutaj, dlaczego dziecko nie może wrócić z rodzicami do Polski. Dostał odpowiedź odmowną, również odmowną na prośbę uczestniczenia w tak zwanym Jeugdbeschermingstafel, czyli takim zebraniem
przy okrągłym stole różnych organizacji zajmujących się konkretnym dzieckiem. Ja byłam na tym spotkaniu i miałam ogromną nadzieję, że Adam, 6-letni chłopiec, że jednak dostanie zgodę na powrót do rodziny w Polsce. Niestety do tej pory sprawa się ciągnie. Na szczęście rodzina ma w tej chwili adwokatkę, która chce o niego walczyć. Także dzięki rodzicom, dzięki tej grupie i forum dyskusyjnym, który jest na tej grupie, również dzięki swojej mrówczej, detektywistycznej pracy zdobyłam wiedzę, która jest naprawdę bardzo cenna i z którą mam zamiar w kwietniu podzielić się z wiceministrem sprawiedliwości, ministrem Michałem Wójcikiem. Ponieważ to, co się dzieje za granicą, to jak z niewiedzy również naszych rodaków, Polaków, również z naiwności, w jakie wpadają problemy z tymi właśnie instytucjami. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby ci rodzice po pierwsze nie zostali opuszczeni przez polskie władze, po drugie, żeby wiedzieli, w jaki sposób zapobiec kłopotom. I to właśnie robimy też tutaj w naszych programach. A powiedz mi, jakie rodziny, bo od tego miałyśmy zacząć, jakie rodziny są najbardziej podatne na działania tych organizacji? No przede wszystkim rodziny należące do takiej tak zwanej słabej grupy finansowej, samotne matki, rodzice rozwodzący się, którzy kłócą się ze sobą na przykład, czy cudzoziemcy. I tutaj jeszcze nie wspomniałyśmy o tym, że problem polskich rodzin to jest naprawdę malutka cząstka tego, co się dzieje w Holandii. W Holandii rocznie odbiera się, sprawdziłam to w dzienniku w Urzędu Statystycznego, 48 tysięcy dzieci rocznie, z czego ponad 20 tysięcy trafia do rodzin zastępczych. Także ta grupa rodziców narażonych na interwencję organizacji tak zwanej pomocy czy ochrony dzieci, to jest grupa należąca do takich słabych finansowo, ludzi nieznających swoich praw, języka, osoby na przykład samotnie wychowujące dzieci, kobiety z depresją, rodziny, które zwracają się o pomoc do organizacji, które, jak wielokrotnie mówiłyśmy, mają w szyldzie pomoc rodzinie i dzieciom, ale tam wkręcają się w ten cały system, który po prostu mieli ich rodzinę i niszczy więzi między rodzicami a dzieckiem. Tak, teraz w ogóle więcej rodzin właśnie z powodu takich problemów opuszcza Holandię, prawda? I wraca do Polski. Ja też teraz zostałam poinformowana o takim właśnie przykładzie, gdzie starsze dziecko, ja w tej rodzinie kilka lat temu pomagałam, gdzie starsze dziecko było już w ośrodku, przebywało. Oczywiście za zgodą rodziców i tam było doprowadzane do porządku, bo było dziecko bardzo zaburzone psychicznie. Natomiast drugie dziecko, które było wspólne w tej rodzinie, które się urodziło już tutaj w Holandii, od samego początku już było na celowniku, prawda? Oczywiście. Od razu jako dziecko zaburzone, diagnozowane. No i teraz przyszła decyzja, kiedy dziecko skończyło 6 czy 7 lat, że zaczną jemu podawać bardzo silne leki jako dziecko autystyczne. I proszę sobie wyobrazić, że rodzina, która właśnie przez to wróciła do Polski, żeby nie podawać tych leków, już po miesiącu czasu jest bardzo duża zmiana, że dziecko się lepiej zachowuje, że jest pod opieką polskich pedagogów, psychologów i dziecko robi takie postępy przez miesiąc czasu, których tutaj przez lata po prostu nie mogło osiągnąć. Czyli buduje się to w ten sposób, żeby cały czas jednak nie wychodzić z problemu na przykładzie tej rodziny. Oczywiście nie mówię, że to jest w każdym takim przypadku, ale na przykładzie tej rodziny, żeby po prostu problem się pogłębiał, żeby można było na tej rodzinie zarabiać, prawda? Na Ewo, tym dziecku. Oczywiście. No tutaj to, o czym powiedziałaś, że wiele polskich rodzin opuszcza Holandię. Tak, również w grupie Holandia stop odbieraniu dzieci, po informacjach, które tam są zamieszczone, wiele osób podjęło taką decyzję i to była bardzo słuszna decyzja, ponieważ tutaj
te organizacje nie pomagają. To jest złudzenie, że będąc w kłopotach, uzyska się pomoc od tych organizacji. Te organizacje zarabiają na rodzinach. Ja to nazywam takim pasożytowaniem na rodzinie. Organizacje to powstały jak grzyby po deszczu po roku 2015. Te organizacje są finansowane przez gminy. Przez gminy, które nie sprawdzają, sprawdzają, można powiedzieć, jaką produkcję wykonały te organizacje. A produktem są rodziny i dzieci. Czyli dzieci i rodziny, którym się rzekomo udziela pomocy, są źródłem dochodów dla tysięcy pracowników socjalnych, ortopedagogów, pseudopedagogów, etc., etc. Tak, bo trzeba wyjaśnić, przepraszam, że ci wejdę w słowo, trzeba wyjaśnić, że za każde dziecko wpływają pieniądze, oczywiście, prawda? Czy im więcej tych dzieci jest, tym większe pieniądze do tej organizacji wpływają. No i wiadomo, że wtedy jest więcej pieniędzy na wypłaty, tak? Oczywiście. Bo to są głównie fundacje. Jeżeli chodzi o organizacje, to są właśnie fundacje, które otrzymują te pieniądze właśnie od gminy. Na funkcjonowanie. Od gminy one są kontraktowane. Trzeba podpisać kontrakt i wtedy mogą sobie po prostu narajać klientów, że tak powiem, nieładnie. Ale tak jest właśnie. Gmina nie sprawdza od strony merytorycznej, tylko od strony księgowej. Czy się zgadzają przychody i wydatki, godziny i tak dalej, ale nie sprawdza się tego, jaki jest los dziecka odebranego albo sytuacja rodziny, której udziela się tak zwanej pomocy. Ja w tej chwili mówię z pełną odpowiedzialnością o tak zwanej pomocy, bo jeżeli się chce pomóc, to się taki trajekt pomocy kończy szybko. Mhm. Daje się pewne instrukcje, można na jakiś czas tą rodzinę prowadzić za rękę, ale przeważnie jest tak, że rodziny, i to nie tylko rodziny polskie, w ogóle rodziny, które wpadły w sieci tych organizacji, nie mają świadomości, nie mają wiedzy na temat funkcjonowania systemu, nie mają również wiedzy na temat swoich praw i no po prostu praw. Właśnie, to jest bardzo ważne, prawa. To, o czym mówiłaś mi, bo poznałaś wspaniałą adwokat, prawda? Tak. Która, z którą będziesz teraz w kontakcie, ona będzie pomagać. Powiedz, na co zwróciła uwagę ci ta adwokat? Co jest bardzo ważne, żeby dzisiaj przekazać. Bardzo ważne, bo ja już wcześniej na to zwróciłam uwagę, tylko nie wiedziałam, że jest takie prawo. I właśnie dzięki temu, że się ma kontakty i z rodzicami, i z adwokatami, ja się uczę ciągle i ciągle zdobywam informacje. Okazało się, że rodzice, którzy nie znają holenderskiego, mają prawo wymagać tłumaczenia raportu, który sporządza organizacja i do którego oni się mają odnieść w ciągu 7 dni. Mają prawo domagać się raportu w języku ojczystym, czyli w naszym przypadku w języku polskim. Tak samo mają prawo wymagać tłumacza. Tutaj wielokrotnie mówiłyśmy o tym, żeby rodzice nie rozmawiali z tymi instytucjami w języku angielskim, łamanym holenderskim, żeby domagali się tłumacza i nie dawali się zbywać tym, że my nie możemy załatwić tłumacza. To nie jest prawda. Każda taka organizacja ma fundusze na tłumacza, czy tłumacza obecnego podczas rozmowy, czy tłumacza telefonicznego. Także drodzy rodzice, którzy macie do czynienia w tym momencie z organizacją Jeugdzorg, Feilich Thuis, czy różnymi Sensazorg, Kenter i jeszcze wielu innymi, nie dawajcie się zbyć informacją, że my nie załatwiamy tłumacza. Nie, to jest psim obowiązkiem danej organizacji, żebyście rozumieli, co się do was mówi, żeby oni rozumieli, co wy do nich mówicie i żebyście nie podpisywali w ciemno tego, czego nie rozumiecie. Wielu rodziców, szczególnie rodziców polskich, czuje się niekomfortowo, jeżeli ma o coś prosić. Uważa, że może się narazi. Nie. W Holandii trzeba być konkretnym i trzeba prosić asertywnie i jeżeli na przykład nie ma tłumacza, nie rozmawiać.
Ja mówię to bardzo zdecydowanie, bo już wiele osób w ten sposób zostało uratowanych przed wprowadzeniem w bardzo wielkie kłopoty, tylko dlatego, że się uparli, żeby był tłumacz. No tak, no bo wielu rodziców chcą pokazać po prostu, że rozumieją, chociaż nie rozumieją, bo tak. Często też tak bywa i podpisują nawet dokumenty bez... Tak, tak i to jest bardzo ważne, bo to, co zostanie sporządzone przy pierwszej rozmowie kontaktowej z Freilichtheis, Jeugdzor i innymi organizacjami, to będzie się ciągnęło za Wami do końca właściwie pobytu w Holandii. Już nawet na samym początku trzeba jeszcze zwrócić uwagę jeszcze w szkole, na przykład jeżeli problem zaczyna się w szkole, tak. Co się podpisuje, bo ja też miałam taki przypadek, że właśnie dziewczyna podpisała dokumenty, które określały badania jej dziecka, nie rozumiejąc tego, co było napisane, została tak zmanipulowana przez tą panią, tak owinięta dookoła palca, bo ta pani była tak miła, że przekonywała ją, że było zupełnie co innego podpisane, a zupełnie co innego podpisała w rezultacie. Ewa, na podstawie tego swoich doświadczeń w Holandii, ponad 40 lat, na podstawie doświadczeń rodziców, czytania tych papierów, tłumaczenia tych raportów i rozmów z rodzicami, którzy mieli kontakty z ludźmi sporządzającymi te raporty, powtarza się jak po prostu jak taka czerwona linia wiodąca oszustwo. Rodzice są oszukiwani. Ja nie mówię tylko o rodzicach polskich. Rodzice są oszukiwani intencjami ludzi, którzy chcą im pomóc. Ci ludzie chcą ich utopić i ich dzieci zniszczyć, zerwać więzi rodzinne. To nie jest pomoc. I o tym już w tej chwili zaczyna się od dołu budzić, zarówno zaczynają się budzić i rodzice, i osoby wspomagające rodziców. I w tej chwili ja mam nadzieję, że coś się zacznie zmienić. Na razie nic się nie zmienia, na razie są ogromne miliardy euro ładowane właśnie w te organizacje i ten system się sam napędza właśnie łowiąc te rodziny, którym rzekomo potrzebna jest pomoc. Pierwsze słowo, Ewa, jakie rodzicom powinno zapalić czerwoną lampkę w głowie, jest to: martwimy się o Twoje dziecko. Weihaben Sorgen. Jeżeli instytucja jakakolwiek, czy szkoła, czy lekarz domowy, czy no właśnie Jeugdzor, Rat für die Kinderbeschermung, wypowie to słowo, napisze w raporcie Weihaben Sorgen, rodzic powinien się bardzo głęboko zastanowić, co dalej robić, bo to jest bardzo groźny sygnał. Dobrze, ale to też są takie sytuacje, jak wiemy, to też taką jedną sytuację też monitorujesz, na przykładzie chłopca, który został zatrzymany w Holandii, że rodzice czasem sami proszą o pomoc. Nikt się dzieckiem nie interesuje, rodzice sami występują do takiej organizacji, to nie jest Jeugdzor, ale organizacja pomocowa, prawda, gdzie są coache rodzinni i proszą o takiego coacha, pedagoga czy też psychologa, który jest do tego przygotowany, aby pomagał rodzinie i sami się zgłaszają o taką pomoc. Jak to się na przykład skończyło w tym przypadku? Bo nie będziemy generalizować i mówić, że tak zawsze jest, bo być może nie jest, ale w tym akurat konkretnym przypadku jak to się skończyło, powiedz. No skończyło się tak, ale to nie tylko ten chłopiec, również Agnieszka, z którą rozmawiałyśmy, ona też sama się zwróciła o pomoc. Ja znam wielu rodziców, którzy sami się zgłosili do pomocy. U też... Agnieszki ta sprawa była bardziej rozbudowana, bo to no tak, tak, ale najpierw się zwróciła o pomoc. Skoncentrujmy się na tym przykładzie. No więc rodzice się zwrócili o pomoc i nie dostali tej pomocy. Rodzice naiwnie myśleli, nie mając wiedzy na temat tego systemu. Dziecko było bardzo zaburzone. Ale nikt im nie pomógł, natomiast rodziców zaszantażowano, dosłownie zaszantażowano, że jeśli nie zgodzą się na dobrowolne odebranie dziecka z domu i umieszczenie w rodzinie zastępczej, no to wtedy będzie sprawa sądowa. I tutaj był myk. Adwokat, który się tą sprawą zajmuje, powiedział, że to jest bardzo fatalne, że rodzice się na to zgodzili. Ponieważ wygląda, to znaczy od strony prawnej, wygląda na to, że rodzice chcieli się pozbyć tego dziecka. I muszę Ci powiedzieć, że bardzo wielu rodziców
właśnie zwracając się o pomoc, może się spotkać z propozycją, no dobrze, nie dajecie sobie rady, to na przykład na pół roku umieścimy waszego syna czy córkę w rodzinie zastępczej, zorganizujemy pomoc, a wy sobie odpoczniecie. Absolutnie nie należy się na to zgadzać. To jest po prostu oszustwo. To jest oszustwo, które spowoduje, że tego dziecka już nigdy w życiu nie odzyskacie. A dzieci do wieku 6 lat, i to nie mówię na podstawie jakichś wyciągniętych wniosków z sufitu, tylko na podstawie lektury publikacji na ten temat, również książki Dżungla Jeudzorch, gdzie jest czarno na białym napisane, że szansa na odzyskanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, małego dziecka, do 6 lat jest prawie zerowa, żeby to dziecko odzyskać. Także to jest konkret umieszczony w znanej publikacji, z której korzystają również adwokaci i rodzice, Dżungla Jeudzorch. No tak, im mniejsze dzieci, tym większe zapotrzebowanie, tak, na nie, prawda? Ale też łatwiej jest te dzieci oderwać od rodziny i potem używa się argumentu, że dzieci już mają większą więź z rodziną zastępczą niż z rodziną, no tak, biologiczną. Takie dziecko się łatwiej przystosowuje po prostu. Jasne, także dzieci do 6 lat odebrane z domu po prostu prawdopodobnie, właściwie prawie na 100%, już nigdy nie wrócą do rodziców. Smutne to, a powiedz, czy na przykład to może spotkać każdą rodzinę? To już oczywiście mówiłyśmy, że, bo powiedziałaś, jakie rodziny są bardzo podatne, ale czy na przykład takie rodziny, które przyjeżdżają tutaj do Holandii, mają dobre zawody, pracują, dzieci są zadbane, czy one mają się czegokolwiek obawiać? Czy, żeby jeżeli już taka rodzina, ja powiedziałam, że... Nie wpadały z kolei, że wszystkie polskie rodziny są To muszę podkreślić i na początku mówiłam, jakiego typu rodziny, czyli tak zwane rodziny słabe społecznie, o niskim prestiżu społecznym, czyli ludzie z zasiłkami, ludzie pracujący przez agencje pracy, te złodziejskie agencje pracy, samotne matki i rodzice rozwodzący się. I tutaj ten ostatni punkt może dotyczyć również ludzi z innych grup społecznych, ale które na przykład rozwodzą się. Bo jeżeli na przykład rodzice takich właśnie tak zwanych ekspatów, czyli cudzoziemców pracujących tutaj na kontraktach, rozwodzą się i kłócą się podczas tego rozwodu, bo rozwód musi się odbyć w sądzie, wtedy profilaktycznie to dziecko może im być zabrane. To są tak zwane Fechtscheidungen. I wśród tych osób, którym w takiej sytuacji odebrano dziecko, znajdują się również Holendrzy z tak zwanej wyższej półki społecznej. Lekarze, adwokaci nawet, ale to jest raczej rzadkość. Większość pochodzi z osób z tych najsłabszych, które są słabo zorganizowane, mają słabą sieć rodzinną, czy cudzoziemczy na przykład tutaj, a to jest też bardzo ważne, sieć kontaktów, sieć powiązań socjalnych, rodzina. No Polacy tutaj przeważnie rodziny nie mają, tak. A jeżeli mają, na przykład też ostatnio miałam rozmowę z panią, która tutaj ma rodzinę i mówiła, że ma rodzinę, ale to nie zostało zanotowane w raporcie. Czyli w raporcie ta osoba nie ma tutaj sieci kontaktów, która mogłaby ją wesprzeć w sytuacji, gdyby sobie nie dawała rady z dzieckiem. A czy ta pani mogła poprosić o ten raport, żeby go przeczytać? Poprosiła dopiero po kontakcie ze mną. Właśnie, to jest właśnie bardzo ważne, żeby to, co można, to żeby czytać po prostu i sprawdzać, co tam jest. Rodzice nie wiedzą, bo nikt im o tym nie mówi, ponieważ w Holandii jest zasada, i to trzeba bardzo podkreślić, zakłada się, że obywatel jest odpowiedzialny za siebie i on powinien wiedzieć. No to już w tej chwili jest głośne również w mediach holenderskich, że w bardzo wielu problemach Holendrzy również sobie nie radzą i nie wiedzą.
A skąd mogą wiedzieć rodzice, którzy się w takiej sytuacji znaleźli? Oczywiście. Jeszcze rodzice cudzoziemcy, którzy nie znają języka. Także zakłada się, że oni wiedzą, jaką drogę powinien przejść ten rodzic, żeby załatwić swoje sprawy. Jakie prawa ma? Nikt tego nie wie i nikt o tym nie informuje. O tym, że raporty właśnie mają być tłumaczone. Jeden raz spotkałam przetłumaczony na polski raport organizacji EUCOR. Jeden raz. I była mile zaskoczona. A proszę powiedz, co dotyczy ten dokument, który przyniosłeś? Więc tutaj muszę powiedzieć, że to nie tylko w sprawach EUCOR, ale również w innych dziedzinach. Rolnicy, nauczyciele, personel, niższy personel medyczny zaczyna się burzyć, czyli obywatele w Holandii zaczynają się burzyć. I burzenie zaczęło się rozwijać również wśród rodziców odebranych dzieci. Powstała tutaj na razie mała grupa żółtych kamizelek przeciwko EUCOR, rodziców poszkodowanych przez EUCOR. Wokół tych rodziców zgromadzili się również ludzie, którzy tutaj, adwokaci, ludzie, którzy nie są dotknięci tym problemem, natomiast chcą pomóc. I przed świętami w grudniu te właśnie osoby wspomagające rodziców zainicjowały akcję informowania członków parlamentu holenderskiego, tutaj jest 150 członków parlamentu, o sytuacji w EUCOR, o krzywdzie dzieci, o łamaniu praw człowieka, o łamaniu praw dziecka, również na przykładzie wyroku Europejskiego Sądu Praw Człowieka na temat Norwegii, sporządzono tak zwany expat. To jest dokument, który został bardzo fachowo sporządzony z powołaniem się na paragraf prawa międzynarodowego, na publikację. Każdy rodzic, który jest poszkodowany na własny koszt, to były duże koszty, ale rodzice się jednak na to zdecydowali, przez komornika taki expat, taki dokument został przez komornika doręczony posłowi parlamentu, czyli 150 osobom, na jego prywatny adres. I tutaj właśnie w tym dokumencie jest podane nazwisko i adres, dane kontaktowe osoby, która dostarcza ten dokument z prośbą o kontakt. Po doręczeniu i na końcu był apel do parlamentarzystów o to, żeby wszystkie dzieci, które zostały odebrane rodzicom bezprawnie, żeby wróciły na święta do domu. Nic się oczywiście nie wydarzyło. Na ten dokument zareagował tylko jeden poseł i jedna posłanka. Z jakiej partii? Z partii FFD, to jest partia rządząca. W tej chwili być może w wyniku właśnie tej akcji również z partii FFD i z partii SP, czyli socjalistycznej, dwie osoby, dwóch parlamentarzystów zaczęło rozmawiać z rodzicami i jeden z nich, ja byłam na spotkaniu z tym parlamentarzystą w Hadze, to jest Martin Wersdorfer, sam był, on zresztą mówił, w szoku po rozmowach z rodzicami, kiedy dowiedział się, co się dzieje właśnie w Holandii, jakie w ogóle historie spotykają dzieci i rodziców. I wystąpił w mediach, on jest pełnomocnikiem do spraw EUCOR w parlamencie holenderskim, nazywa się Martin Wersdorfer, do niego się można zwracać. To jest facet, który w ogóle jak z choinki spadł w ten temat, bo on jest finansistą, on jest ekonomistą od spraw finansowych, czyli nie jest pedagogiem, nie jest psychologiem, no ale zainteresował się. Ale umie liczyć. I właśnie, dobrze powiedziałaś, policzył, jakie miliardy są wydawane, są marnowane właściwie na tą instytucję, i z której właściwie wychodzą tutaj o rodzinach, w
których rzeczywiście jest poważna patologia, gdzie dziecko jest narażone na niebezpieczeństwo, ale to jest mniejszość rodzin, którym zabiera się dzieci. Ja słyszałam od rodziców, również polskich rodziców, że naprawdę są sytuacje, że dzieci biegają do późna w nocy po ulicy, rodzice się kłócą, piją, biją i nikt się tym dzieckiem nie interesuje. Ja nie chcę tutaj jakichś spisków wymyślać, ale wygląda na to, że dzieci z rodzin takich bardzo patologicznych nie są po prostu atrakcyjne, bo to są przeważnie dzieci obciążone różnymi problemami. A rodziny zastępcze, które zresztą tutaj jest ich ponad 2000, rodziny zastępcze dostają, chcą dziecko i często to są rodziny, które same nie mają dzieci, czy nie mogą mieć dzieci, chcą mieć dziecko normalne. Więc takiej normalnej rodziny. One same, matki nie mogą mieć dzieci, więc biorą sobie takie dziecko do rodziny zastępczej, jako rodzina zastępcza, no to będą dostają pieniążki za to i potem adoptują to dziecko. Także szansa i kontakt z rodziną biologiczną się urywa wtedy. Także to jest, mówimy o przypadkach takich, które krzyczą o pomstę do nieba. Nie mówimy o patologiach, mówimy o rodzicach, którym na przykład zabrano dziecko, o tym jeszcze nie wspomniałam na samym początku, kiedy na przykład rodzina mieszka w jednym pokoju, czyli dla dziecka nie ma odpowiednich warunków. To jest też ryzyko odebrania dziecka. Albo matka rodzi dziecko, ma długi, o rodzice mają długi, są w trajekcie spłaty długu. To jest trajekt bardzo surowy, że rodzina dostaje po 40 euro na tydzień na utrzymanie. To były przypadki notowane w prasie czy na grupach facebookowych, bo ja to również śledzę, gdzie po prostu matce po urodzeniu odebrano dziecko. Bo tak, za długi, za brak odpowiedniego mieszkania. I to mieszkanie w jednym pokoju, bo wielu Polaków się zwraca z pytaniem, ale jak my mieszkamy na wynajętym pokoju, to czy mogą nam odebrać dziecko? Ja mówię, no ja nie jestem wróżką, ja nie wiem, ale jest to grupa ryzyka. Jest to grupa ryzyka, to wiesz, wiadomo, że zależy na jakiego pracownika się oczywiście, trafi, wszystko prawda? Zależy od bo ludzi. Bo to jest wszystko czynnik ludzki w tej całej sprawie. A powiedz mi, czy miałaś kontakt z Polkami, które były bezpośrednio zaangażowane właśnie, jeżeli chodzi o tej właśnie strony urzędowej, czy pedagoga, psychologa, nie wiem. Polka. Nie miałam osobistego kontaktu, natomiast poprzez rodziców, którzy korzystali z pomocy Polek, psychologów, czy pracowników socjalnych, czy pracujących w tych organizacjach, miałam dwie osoby z pozytywną recenzją rodziców, dwie osoby, natomiast kilka osób, no to chyba 4, 3, 5, nie wiem dokładnie, zgasło. Trudno, mówimy dalej. Mieli rodzice bardzo złe doświadczenia, przede wszystkim dlatego, że te panie, bo to głównie panie, tylko panie, nie poinformowały rodziców o zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać. Doniosły jeszcze to, co rodzice poufnie mówili im jako do Polek. One to przekablowały dalej do organizacji i dziecko zostało zabrane. Był przypadek dziecka, które zostało zabrane dosłownie parę godzin przed wyjazdem do Polski, bo pani psycholog doniosła organizacji, że to dziecko rodzice chcą wywieźć do Polski, a to jest traktowane tutaj w Holandii jako próba uprowadzenia dziecka. Uprowadzenie dziecka. Rodzice mogą uprowadzić dziecko. Tak samo pisze o tym w tej grupie Stop Odbieraniu Dzieci, Holandia Stop Odbieraniu Naszych Dzieci, żeby nie informować, jeżeli się ma plany wyjazdu do Polski, ani szkoły, ani lekarza domowego, ani tych pracowników socjalnych z organizacji tak zwanych pomocowych o swoich planach wyjazdu do Polski. I tutaj mamy żywy przykład takiej sytuacji, że to nie sama instytucja zainteresowała się rodziną i dzieckiem, tak, ale właśnie rodzina sama
zgłosiła się o pomoc do instytucji opiekuńczej, poprosiła o coacha rodzinnego, który będzie mógł pomóc dziecku, wyprowadzić dziecko. Tak, i rodzice zostali oszukani. Dziecko do tej pory nie zostało oddane i walczą o to dziecko, ale jest to walka bardzo trudna, ponieważ niestety tutaj na terenie Holandii rządzą prawa holenderskie. Ewa, ale ty pracowałaś przecież. Tak, ja pracowałam w dodatku w tej samej instytucji. No właśnie, opowiedz, jak to było. Nie będziemy wymieniać jej nazwy oczywiście, ale to właśnie była ta sama instytucja, która właśnie stoi za odebraniem tego dziecka. No, ja miałam bardzo krótki epizod, bo to było niecałe 2 miesiące, kiedy pracowałam właśnie jako Hezinsbegeleider, czyli ten opiekun rodzinny, no i była mnie na rękę dla szefostwa, dlatego że sprawę, którą się prowadzi przez rok czasu i wyciąga po prostu pieniądze, prawda? Ja zakończyłam po tygodniu czy 2 tygodniach, prawda? No tak, Więc zbyt szybko i nie szukałam niepotrzebnych problemów, bo tutaj, aby utrzymać klienta, prawda, aby było ich więcej. Trzeba mu pomagać, ale więc sprawę też przeciągać, prawda, w nieskończoność. No właśnie, i to jest właśnie typowy przykład defraudacji państwowych pieniędzy i takich ludzi, którzy tak jak ty rzeczywiście z sercem podeszli do dziecka, do rodziny, no to podziękowali ci, prawda? Tak, takich ludzi, tacy ludzie nie są potrzebni. Ja wszystkim rodzicom. Oczywiście nikt mi nie powiedział tego. No nie. Dlaczego? Oczywiście. Dlaczego takiej sprawy oczywiście nie było, że ja coś tam źle zrobiłam, czy za szybko zrobiłam, no ale to było po prostu ewidentne, że właśnie to było tego powodem. Byłaś za szybka i za konkretna i za dobra. No więc ludzie z sercem po właściwej stronie po prostu nie wytrzymują w takich instytucjach i albo same odchodzą, albo zostają zwolnione. Wiesz, prawda? Bo na samym początku praca wydaje ci się bardzo fajna, bo idziesz pomagać ludziom, prawda? No tak. Więc idziesz pomagać na przykład matce wychowywać dziecko, bo sobie na przykład nie radzi i ta matka akurat sama się zgłosiła o pomoc. Tak. I tu jest właśnie też myk, to koniecznie musimy o tym wspomnieć. Każda osoba, która zwraca się do organizacji o pomoc, jest narażona na to, że ta organizacja się od niej nie odczepi. Ja wszystkim rodzicom, którzy się do mnie zwracają, radzę, żeby, jeżeli mają kłopoty, żeby korzystali z pomocy przyjaciół, rodziny, która tutaj jest. Często jest to naprawdę, to jest bezpieczny sposób i wystarczy czasami porozmawiać szczerze z przyjaciółką czy przyjaciółmi, żeby problem rozwiązać. Oczywiście są sytuacje, szczególnie dzieci w okresie dojrzewania. Tutaj w Holandii to jest po prostu bardzo trudno takie dzieci wychować, ponieważ jest zbyt dużo takich bardzo negatywnych okazji do po prostu zdegenerowania się, że już są takie sytuacje, że rodzice już nie mają innego wyjścia, że muszą zwrócić się o pomoc dla takiego nastolatka. Ale dziecko na przykład 16-letnie już może decydować o sobie w Holandii. Także ono może na przykład zdecydować, że nie chce mieszkać z rodzicami. I rodzice już na to nie mogą nic poradzić. Natomiast dziecko 12-letnie, to też jest bardzo ważne, od 12 roku życia dziecko może poprosić o swojego adwokata, może rozmawiać z sędzią i wyrazić swoją wolę, na przykład powrotu do domu. Niestety praktyka udowadnia, że głos dziecka się po prostu nie liczy. Także nawet jak bardzo chce wrócić do rodziców, no to owszem, sędzia spisuje jego życzenie, ale tak naprawdę decyzje sądu, czyli orzeczenia sądu są oparte wyłącznie na fałszywych, bardzo często fałszywych raportach organizacji JEUSORG czy Rady Ochrony Dzieci. I o tym też jest napisane w tym dokumencie, w ekspacie, który został doręczony członkom parlamentu. O tym właśnie, że sędzia orzeka na podstawie fałszywych raportów, ponieważ nikt nie sprawdza wiarygodności tych raportów. I rodzice mogą stanąć na głowie, przedstawić dowody na kłamstwa, nagrania stwierdzające kłamstwo, czy inne dowody, świadków,
Sędziowie rodzinni nie chcą przesłuchiwać świadków. Jedynym autorytetem dla sędziego w orzekaniu o przyszłości dziecka jest raport Jebzorch i Radford Kinderbeschermer. Tak, i tutaj w tym dokumencie jeszcze jest ważne, żeby powiedzieć, że to było opracowane na podstawie Rzecznika Praw Dziecka, raportu Komisji Winters. I tutaj też odnosi się do wykorzystywania seksualnego, prawda? I raportu, no to jest powszechne w Holandii. Komisji Samson, ale tak. to może dla Państwa jest to nieznane, dlatego wolę jeszcze powiedzieć. I tutaj też jeszcze widzę, że jest też adresowane przez biuro właśnie Jebzorch. No tak, tutaj różne komisje. Ale cały czas jest pod podkreślanie tak? Wykorzystywanie seksualne. Tak, ale to jest udowodnione właśnie przez... W już tej instytucji. W Jebzorch, tak, w rodzinach zastępczych, w rodzinach, w instytucjach. I to się ciągnie, ten proceder, od 1945 roku. W listopadzie został ogłoszony raport Komisji de Winter. Profesor de Winter jest pedagogiem, który rozwinął właśnie badania wcześniejszej komisji Samsona na temat nadużyć seksualnych, wykorzystywania seksualnego dzieci w instytucjach Jebzorch. Raport Komisji de Winter obejmuje okres od 1945 roku do teraz. Mhm. Ja byłam na spotkaniu z przedstawicielem tej komisji, z ministrem Dekkerem od spraw praworządności, z przedstawicielem ministra de Jonga od spraw Jebzorch. To było spotkanie, gdzie właśnie omawiano te wyniki tego raportu, gdzie emocje uczestników po prostu osiągnęły sufit. Proszę Państwa, tam ludzie płakali. Ci ludzie, którzy przez lata byli umieszczani w instytucjach, gdzie regularnie byli gwałceni, bici, znęcano się nad nimi, to nie jest ewenement. To się dzieje nadal. Tam ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, mówili: dobrze, jest raport od 1945 roku do teraz, ale teraz, czyli w 2020 roku, dzieje się to nadal. Czy czekamy na następną komisję? Politycy nic z tym nie robią tak naprawdę. Ministrowie o tym wiedzą. Minister wystąpił z propozycją odszkodowań dla tych ofiar właśnie tego poprzedniego okresu. Ludzie po prostu prawie mdleli tam, bo tam byli już starsi ludzie, którzy byli ofiarami tego systemu już od dawna, w latach 50., 60. 5000 euro odszkodowania. Taką sumę ministerstwo, bogaty kraj, Holandia, zaproponowała ludziom. Tak jak u nas ludziom, 5000 złotych można tak, powiedzieć. Tak, zaproponowała ludziom, którym zostało zniszczone życie. I życie dzieci, które w tej chwili są umieszczane właśnie poza rodzinami biologicznymi, z których kontakt z tymi rodzinami biologicznymi jest celowo niszczony, w tej chwili tworzą się nowe ofiary. Ludzie się zaczynają budzić powolutku. Tylko grupa tych również ofiar, rodziców, jest tak słaba, że chyba dużo czasu w Amstelu, bo nie w Wiśle, bo mieszkam w Holandii, ja mieszkam w Amsterdamie, tam jest Amstel, w tej rzece Amstel upłynie, zanim naprawdę coś się zmieni. Zero odbierania dzieci z domów. Takie jest hasło jednego z parlamentarzystów. Niestety, dopóki będą panowały tutaj prawa rynku w tej branży, to chyba się nic nie zmieni. Ja też regularnie bywam z jedną matką na spotkaniach komisji gminy Amsterdam, komisji do spraw między innymi opieki nad dziećmi. Komisje w ogóle nie interesują sprawy indywidualne, natomiast jakieś inne, czyli finansowe. No więc Kinderombudsman, czyli ombudsman
miejscowy, amsterdamski, to jest rzecznik praw dziecka w Amsterdamie, co kwartał pisze raporty. Do niego przychodzą rodzice ze skargami. Te raporty są pisane, przedstawiane przedstawicielom gminy, czyli radcom gminnym, i lądują w głębokich szufladach. Tak jak w głębokich szufladach lądowały raporty dotychczasowych komisji i tak prawdopodobnie jak w głębokiej szufladzie wyląduje raport komisji De Winter. Dzieje się coś bardzo złego, jest to przyklepywane przez rządzących, ja mówię tutaj o Holandii, media tematu nie biorą, wielokrotnie i rodzice, i ja również kontaktowałam się z mediami, ostatnio nawet napisałam osobiście listy do dziennikarza, który niby tak bardzo jest krytyczny wobec polityki rządu. Zero odpowiedzi, czyli jest to temat niewygodny. No, oczywiście, że to jest temat niewygodny. To już chodzi tutaj o zbyt duże pieniądze, Ewa, żeby to był wygodny temat. Wiadomo, że jak chodzi o duże pieniądze, to zawsze jest temat niewygodny. No i co się dzieje z tymi dziećmi, prawda? Giną dzieci tych ludzi, którzy tutaj poprosili o azyl, Syryjczyków i tak dalej. Ale w Holandii, zresztą tak jak w Anglii, to są znowu kraje protestanckie, większą troską otacza się zwierzęta. Są organizacje opieki nad zwierzętami, jest partia zwierząt. Są różne organizacje, które trzęsą się na tym, jak jakiś piesek na przykład został porzucony na ulicy. Natomiast nie ma organizacji, które autentycznie zajmują się losem pokrzywdzonych dzieci. Także w Holandii zwierzęta są ważniejsze od dzieci. Ale to powoli zaczyna się robić to samo w Polsce. Te partie zielonych no i tak dalej. Bardzo się martwię o to, wszystko. Tak. To właśnie to jest ten neomarksistowski po prostu gest. Taki. No komunistyczny no, po prostu. No dokładnie, komuna. Dokładnie. Chociaż dokładnie, nie, tutaj jeszcze zanim w była komuna. W Polsce też już coraz więcej dzieci jest odbieranych z rodzin. Ja ci powiem, Ewa. Coraz więcej dzieci ginie też. Też ten tak, problem jest. Tak jest i myślę, że to zawsze było, tylko teraz się szybciej o tym dowiadujemy. Ale dla porównania, w Holandii 17-milionowej odbiera się 48 tysięcy dzieci. W Polsce 1600. Bo sprawdziłam. Sprawdziłam. Także tutaj, owszem, ja się też boję, że te europejskie, prawda, prądy komunistyczne wrócą, będą w Polsce się rozwijać. Na razie jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze chciałabym coś dodać, jeśli można. Czy bardzo masz jeszcze proszę. Jakieś pytanie? Nie, nie. Bo wielu rodziców, z którymi mam kontakt, często przez Messengera, przez Facebook, za pośrednictwem grupy, zapraszam zresztą do grupy na Facebooku Holandia Stop Odbieraniu Naszych Dzieci. Tam znajdziecie informacje o adwokatach, bo to jest też oddzielny rozmiar. Jeszcze tak. Przypomnij mi, żebym o tym powiedziała. Wielu rodziców zwraca się do mnie z pytaniem, ale czy mi odbiorą dziecko, bo zainteresował się mną Veilig Thuis. Veilig Thuis to jest miejsce, do którego przychodzą donosy na rodziców ze szkoły, od lekarza domowego, od sąsiadów, anonimowe donosy, od członków rodziny, zazdrosnych, od koleżanek. Ja widziałam takie donosy, że po prostu włosy mi na głowie stawały. Kobieta posądzona o to, że się prostytuuje, to w ogóle no z sufitu coś było. Takie typu, to jest organizacja Veilig Thuis, to jest pierwszy punkt, od którego mogą zacząć się problemy. Wystarczy, że trafi się na jakąś chorą sąsiadkę, prawda? Na przykład. Będzie na przykład zazdrościła nowego samochodu i na nie przykład. Będzie wiedziała, co zrobić i właśnie w ten sposób na przykład szkoła, która zatrudnia tak zwanego andacht funktionaris, czyli miłą panią albo pana, która mówi dzieciom, że jak macie jakieś kłopoty w rodzinie, to przyjdźcie do mnie, porozmawiajcie. No i tutaj Veilig Thuis zbiera te skargi, robi badania, czyli nachodzi rodzinę, sprawdza. Jeżeli jest uczciwy pracownik tej instytucji, Veilig Thuis to znaczy bezpieczny dom, to zamyka się dosie. Też miałam takie przypadki, widziałam. Ale rodzice się pytają, czy mi odbiorą dziecko, bo już ten bezpieczny dom Veilig Thuis się nami zainteresował. Ja odpowiadam. Przede wszystkim musicie wiedzieć, co to za organizacja, jak z tą organizacją rozmawiać, czego unikać,
No i samemu wyciągać wnioski, bo to jest wasza odpowiedzialność. I nic nie podpisywać bez... Nic nie podpisywać, nie paplać, nie zwierzać się i tak dalej. To już mówiliśmy o tym w naszym programie, odsyłamy do programu wcześniejszego, tak. Jak rozmawiać z Feilich Times. Natomiast ja nie mogę podjąć decyzji za rodziców. To jest wasza odpowiedzialność, rodzice, jaką chcecie przyszłość mieć dla swoich dzieci. Ja wam nie powiem, czy wasze dziecko będzie odebrane, czy nie. Bo już nie jesteś wróżką, skąd możesz wiedzieć. No tak, tak, ale wielu rodziców liczy na to, że ja powiem, co mają robić, czy mają wracać do Polski, czy nie. Nie, no absolutnie, to nawet nie powinnaś mówić takiego. Oczywiście, że nie, ale ja teraz mówię, żeby rodzice nie zwracali się do mnie z tego typu pytaniami. Ja otworzę przed wami serce, głowę, swoją wiedzę, wszystko, co mogę. I dasz wędkę, nie podasz ryby. Dam wędkę, ale rybę tą wędką musicie sobie złowić sami. Wielu rodziców ma problem z wyjechaniem do Polski w takiej sytuacji i naraża swoje dzieci na niebezpieczeństwo, bo tutaj się już zakorzenili. Kupili dom, dorobili się. A tu nagle taka historia. No, drodzy rodzice. Ja znam taką rodzinę właśnie, która teraz dom sprzedała i wróciła do Polski. Ja też. To dziecko było ważniejsze. Ewa, ja znam kilka rodzin, które taką decyzję podjęły. Także ja tutaj już z góry mówię, że mogę wam bardzo pomóc. Mogę was przez jakieś parę kilometrów poprowadzić za rękę, ale decyzji za was nie mogę podjąć. I nie chcę i nie będę podejmować. Także życzę wszystkim dużo siły tym rodzicom, które niestety stały się ofiarami tej organizacji, a rodziców, którzy nie wierzą, że takie rzeczy wydarzają się w Holandii, proponuję, żeby przestały oglądać nasze programy i żeby nie wypowiadały się na tematy, na które nie mają wiedzy. A ja też chciałabym uczulić rodziców, aby interesowali się swoimi dziećmi, rozmawiali z dziećmi i przede wszystkim dbali o nie. Bo jeżeli państwo będą dbać o dzieci, będą się nimi zajmować, to też jest ryzyko, że taka organizacja państwa odwiedzi, to jest po prostu minimalne. Bo wiadomo, że rodzic, który dba o dziecko i który poświęca dziecku czas, będzie mniej narażony na spotkanie się z taką instytucją. Będzie mniej narażony, ale to nie jest gwarancja, że się nie spotka, bo dziecko może mieć problemy w szkole i się spotka. Także ale... to nie jest wcale... tak jest, że dzieci, rodzice, większość rodziców, z którymi ja mam kontakt, dbało o swoje dzieci, Ewa. Naprawdę. Ja nie spotkałam patologii jeszcze. Ale Ewa, dbało o swoje dzieci, ale jak sama wspomniałaś, na przykład były takie sytuacje, że wiedząc, że są problemy, na przykład prosiło o pomoc, czyli coś z tym dzieckiem było nie tak, prawda? No ale są dzieci, które mają autyzm, ale które mają zapóźnienia językowe i rodzice szukają pomocy, ale naprawdę... Ale to są przypadki, które są uzasadnione, prawda? Jeżeli dziecko ma autyzm albo jakieś zaburzenia psychiczne, wtedy szuka się Ewa pomoc. No tak, oczywiście, oczywiście. Ale w momencie, kiedy dba się o dziecko, dziecko chodzi normalnie do szkoły, nie opuszcza szkoły, normalnie jest zadbane, odżywia się normalnie, Ewa, nie jeżeli będzie takiego będzie, problemu. Jeżeli będzie donos, to się znajdzie problem. Ewa, ale to jest jeden przypadek na tysiąc, że będzie donos. No ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się dlatego, że mam kontakt z rodzicami, którzy naprawdę, ale nie znali języka, nie byli aktywni w szkole, na przykład, nie uśmiechali się, kiedy się trzeba było uśmiechnąć, nie pomagali paniom w szkole i wiesz, no tutaj się wszystko się tak kumuluje. Ja nie mówię, że jak się szuka problemu, to od razu będą konsekwencje, że dziecko będzie zabrane, ale będzie przez jakiś czas na pewno uciążliwa kontrola ze strony organizacji zewnętrznej. Ja chciałam tylko to podkreślić i powiedzieć, żeby też nie popadać po prostu zaraz w paranoję, bo wiem, że tak może się odbyć, bo czasami też czytałam komentarze na tej grupie, w której publikujesz te wszystkie wiadomości i widziałam, jak rodzice też reagują zupełnie niepotrzebnie. Rodzice reagują różnie, to wiemy. Ale tutaj, wiesz co, prawda jest ciekawa. Prawda jest taka, że nawet normalną rodzinę może to spotkać. Oczywiście, że może, ale to mówię, to jest jeden przypadek. No to jest... To nie jest tak, że do każdej rodziny puka oczywiście, ta instytucja ale przecież o tym nie mówimy. Chaos.
W Holandii mieszka 17 milionów. Ale ja wiem, milionów. Że o tym nie mówimy, ale różnie jest to interpretowane. A to jak jest interpretowane, Ewa, to niech interpretator sobie interpretuje. Ja podaję fakty. 48 tysięcy to nie jest przecież większość dzieci w Holandii. No oczywiście, że nie jest. I to o tym mówimy, to jest margines, duży margines, ale to się bardzo często zdarza. A ci, co interpretują, czy którzy na przykład wpadają w panikę, bo ich to jest inna sprawa. Ale właśnie chcę... Ja rozumiem, co chcesz powiedzieć. Przekazać tak, żeby tej paniki po tym programie nie było, tylko żeby dbać po prostu o swoje dzieci i obserwować, co się dzieje i nie podpisywać niczego, czego się nie rozumie. I domagać się raportów po polsku, szukać adwokatów, można znaleźć na miarę adwokatów, którzy rzeczywiście są solidnymi adwokatami, którzy chcą walczyć o dziecko. Te adresy są na stronie, na stronie Stop Odbieraniu Naszych Dzieci facebookowej. Tam uzupełniamy tą listę adwokatami, z którymi rodzice, również holenderscy, mieli dobre doświadczenia. I to jest bardzo ważne i przede wszystkim to zachować spokój, nie wpadać w panikę, bo ta jest najgorsza. Zdobywać wiedzę. Ale jeżeli już jest taka sytuacja, to wszystko robić po prostu na spokojnie, czyli tak jak mówiłam, nie podpisywać niczego i wszystko czytać, nie kłócić się też. I wstrzymywać emocje, ile się tylko da. To o tym mówiłyśmy już, więc nie będziemy powtarzać. Tak. Rzeczywiście współpracować w miarę możliwości i patrzeć dokładnie na ręce osób, które pomagają Wam. I to wszystko chyba, czy chcesz coś jeszcze dodać? Nie, no mówię, wiedza, jeszcze raz wiedza, informacje, nie chowanie głowy w piasek, kontaktowanie się z rodzicami, którzy wpadli w takie kłopoty i nie ocenianie ich, bo dokładnie. Często nie jest to wina rodziców, tylko wina systemu. No i to chyba to wszystko na dzisiaj. Dosyć mocne wiadomości. Kolejny mocny odcinek. Mamy nadzieję, że Państwo docenią ten cały przekaz, który tutaj wypłynął, bo to są lata Ewy pracy, prawda? I naszej pracy też. Zdobywanie doświadczenia i oczywiście zachęcamy Państwa do wspierania Fundacji Polsy Media, abyśmy mogły dalej tworzyć odcinki. I dzielić się z Wami naszą wiedzą, bo my poruszamy przeważnie tematy poważne, które naprawdę wielu Polakom tutaj w Polsce również mogą się przydać. Także nie łapiemy za tematy lekkie. Może kiedyś dla odmiany coś lekkiego zrobimy, ale jakoś tak do tej pory jeszcze... Byłoby przyjemnie. No ja możemy zrobić coś lekkiego na wiosnę. Byłoby przyjemnie. Ja jeszcze zachęcam Państwa do udostępniania tych naszych programów. Jeżeli Wam się podobają, to proszę je udostępnić, zalajkować, dać łapkę w górę, bo to jest bardzo ważne, bo im więcej jest po prostu komentarzy, tych łapek w górę, tym te programy dochodzą do większej ilości osób. Oczywiście. I nam również sprawia to przyjemność, że ktoś nas ogląda, że ktoś zareaguje i że ktoś wyciągnął jakieś korzyści z tego, o czym mówimy. Piszcie do nas, proszę, może jakiś temat, który chcecie, abyśmy poruszyły, który jest ważny dla Was, też z chęcią się dowiemy. No i co? Kończymy? Kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy na kolejny odcinek Polek przy kawie, a tymczasem żegnamy się naszym tradycyjnym. Pa, pa! Pa.